Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Dariusz Pogorzelski, witam Państwa. Zapraszam na Polski Punkt Widzenia. Naszym gościem dzisiejszego wieczoru jest pan minister Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Witam, szczęść Boże, panie ministrze. Szczęść Boże, witam pana, witam państwa. Panie ministrze, zanim zaczniemy rozmawiać o sprawach weteranów, kombatantów i spraw związanych z bohaterami naszej ojczyzny, to zatrzymajmy się na chwilę przy dzisiejszym wyroku warszawskiego sądu, który w sprawie Władysława Frasyniuka uznał, że właśnie Władysław Frasyniuk nie wprowadził w błąd policjantów, którzy go zatrzymali w czasie jednej z miesięcznic i ten czas przedstawił się im jako Jan Józef Grzyb. To jest pseudonim z czasów konspiracji w okresie PRL-u. Jak pan skomentuje ten wyrok? No, rzecz zupełnie przedziwna i dla mnie nie do przyjęcia, bo jeżeli budujemy państwo prawa, jeżeli chcemy młodych ludzi uczyć szacunku dla prawa, to tylko z tego tytułu, że ktoś był zasłużony w dziele odzyskania przez Polskę niepodległości i przez to ma być rozpoznawalny wszędzie, nie można czynić głównego atutu. Każdy jest równy wobec prawa. Każdy jest równy wobec wobec no tak, prawa. No wyobraźmy Związku sobie z... sytuację, że ktoś, zwykły, zwykła osoba, ja na przykład, nie przedstawiam się policjantom. No właśnie, nie legitymuje się tak, pan. Nie oczywiście nie ma obowiązku posiadania przy sobie dowodu osobistego, ale podaje pan fałszywą swoją tożsamość. Przecież jest to ewidentne wprowadzenie w błąd funkcjonariusza publicznego, który stoi na straży. Porządku, stoi na straży praworządności. Dla mnie ten wyrok jest zupełnie niezrozumiały i podważa w bardzo dużej mierze to, czego chcemy uczyć szczególnie młodych ludzi: szacunku do państwa i równości wszystkich wobec prawa. No i też szacunku dla prawa, zresztą o to walczył, nawet podczas ostatnich manifestacji pan Władysław Frasyniuk, ale jeszcze, żeby dopełnić tego tematu, Władysław Frasyniuk ma jeszcze jedną sprawę w Sądzie Warszawskim, no ale to już jest o wiele poważniejsze, bo chodzi o naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza w umundurowaniu na służbie, e, więc no, ta sprawa będzie rozstrzygana już niebawem. E, panie mistrzu, dobrze, przejdźmy więc do spraw, które są Panu o wiele bliższe. E, w ostatnich dniach bardzo głośna była sprawa Pana Józefa Kowalczyka, żołnierza e, bitwy pod Monte Cassino, który niedawno wrócił do Polski z Australii, bo tam mieszkał w ostatnich latach, ale okazało się, że temu Panu Grozi deportacja. Czy ta sprawa już jest definitywnie rozwiązana, panie ministrze? Znaczy, to też nie jest tak, że temu panu groziła w jakikolwiek sposób deportacja. Pan Józef Kowalczyk ma niezwykłą historię. Byłem przed tygodniem u niego na Podhalu, gdzie, y, gdzie mieszka obecnie. Y, pan Józef Kowalczyk y, w 1939 roku znalazł się na terenie Tarnopola, bo urodził się w górach. Potem przez Węgry, Rumunię, Turcję przedostał się do Palestyny, tam wstąpił do II Korpusu Polskiego. Był ułanem 12 Pułku Ułanów Podolskich. Przypomnijmy, to jest ten pułk, który jako pierwszy zatknął proporzec na ruinach klasztoru Monte Cassino. Pan Józef Kowalczyk, za męstwo, którego okazał, które wykazał w czasie walk na Półwyspie Apenińskim, otrzymał Krzyż Walecznych, a zatem po virtuti Militarii to jest najwyższe odznaczenie wojskowe. Otrzymał krzyż Monte Cassino, nie chciał wrócić do Polski rządzonej przez komunistów. Znalazł się w Wielkiej Brytanii, a w 1965 roku znalazł się w Australii i tam mieszkał. Pod koniec tam pobytu znalazł się w domu pomocy społecznej, ale chciał z niego wyjść. Chciał wrócić do Polski. To było jego największe marzenie przyjechać w rodzinne strony. I to marzenie w lipcu się spełniło. Natomiast co się okazało? Okazało się, że pan Józef Kowalczyk nie figuruje nigdzie w żadnych ewidencjach kombatanckich, a zatem nawet nie jest podopiecznym naszego urzędu. Pojechaliśmy do pana Józefa, obejrzeliśmy jego dokumenty, wysłuchaliśmy... Ale miał dokumenty np. z obecności z, bardzo, ze służby w kompletna dokumentacja, jak i powiem szczerze, rzadko się widzi u, u kombatantów, bo zawierucha wojenna czyniła bardzo wiele spustoszeń, ale to też świadczy o tym, jak bardzo dużą wagę przywiązywał do tego, aby mieć zeszyt ewidencyjny żołnierza II Korpusu Polskiego, gdzie jest cały przebieg służby, są legitymacje odznaczeniowe i tak Miałem zaszczyt panu Józefowi wręczyć pełnie praw kombatanckich, a zatem jest kombatantem w pełnym tego słowa znaczeniu i znajduje się pod tym względem pod opieką państwa polskiego. A wczoraj udało się wręczyć panu Józefowi Potwierdzenie obywatelstwa polskiego. Pan Józef jest wolnym człowiekiem, będzie mieszkał tu, gdzie sobie życzy. Tam zresztą jest tyle odruchów dobrego serca i dobrych ludzi, którzy chcą go przygarnąć, którzy chcą się nim zaopiekować, że będąc w tamtych stronach można powiedzieć, że tam bije naprawdę serce Polski. Panie ministrze, no właśnie. Czy, czy urząd, którym Pan kieruje, pana urzędnicy, e, państwo, mają jakieś szacunki, które by nam mówiły o tym, ile jest takich właśnie osób, które po zakończeniu wojny e, los rzucił ich gdzieś w najdalsze zakątki świata? I nigdy się nie zgłosili do polskich władz właśnie, z, od, nie zwrócili się o ten status kombatanta i nie wiemy tak naprawdę, co się z nimi dzieje, czy, czy, czy takie szacunki są. Szacunki dotyczące osób, które mają uprawnienia kombatanckie, a mieszkają poza granicami Rzeczpospolitej, są takie, iż poza granicami mieszka 24 tysiące weteranów. Są to osoby, które nie wróciły do Polski, często tam założyły rodziny i nawet w latach 90. czy 2000 no nie podjęły jednak powrotu. Natomiast zdarzają się takie przypadki na szczęście nieliczne jak pana Józefa Kowalczyka, my staramy się to pilotować poprzez nasze placówki dyplomatyczne, wydziały konsularne że są osoby, które nawet nie wiedziały, że im przysługują uprawnienia kombatanckie. Nie wiedziały, że istnieje Urząd do Spraw Kombatantów Rzeczpospolitej, który opieką swoją otacza nie tylko mieszkających w Polsce, ale również poza granicami. To też jest nasz gorący apel za pośrednictwem mediów, jeżeli znają Państwo takie przypadki, bardzo prosimy się do nas zgłaszać. My wtedy sprawę oczywiście bardzo wnikliwie też badamy. Sprawdzamy, ale te osoby zasługują na opiekę państwa polskiego, bo walczyły o to, aby państwo polskie było wolne. I właśnie i też poprzez te różne przywileje, różne, różną pomoc, to też jest jakby państwo polskie i my wszyscy okazujemy wdzięczność y, tym ludziom, którzy narażali swoje życie y, o, o wolną Polskę. I o tym też właśnie warto pamiętać. I, i, i to też warto podnosić. Myślę, że to będzie podnoszone już za kilka dni, bo w najbliższą sobotę w, po, w Warszawie em, z, Światowy Zjazd Weteranów Walk o Niepodległość. Trzy, y, wiele osób przyjedzie, 14 krajów. Z 14 krajów, z czterech kontynentów, blisko 300 weteranów przyjęło nasze zaproszenie i przybędzie, już właściwie przyjeżdżają też i y, kwaterowani są w Warszawie. Na dwudniowy Światowy Zjazd Weteranów, objęty patronatem pana prezydenta Rzeczpospolitej. Zjazd, który rozpocznie się o godzinie 15 w sobotę mszą świętą w Katedrze Polowej Wojska Polskiego. Tam będziemy modlić się za tych, którzy zginęli w wyniku napaści niemieckiej i sowieckiej, za wszystkich weteranów i za tych, którzy są teraz wśród nas, którzy. Chcą dawać świadectwo i opowiadać o swoim życiu, o tym całym świecie wartości, które budowało ich pokolenie. A o godzinie 17 przy grobie nieznanego żołnierza z udziałem prezydenta Rzeczpospolitej. Ogromna defilada przed weteranami, którzy przyjadą, którzy przybywają teraz do Polski, przedefiluje wojsko polskie, przedefilują harcerze, strzelcy, straż graniczna, policja. W ten sposób chcemy oddać hołd za to, że walczyli, że poświęcali się dla sprawy, poświęcali się też dla przyszłych pokoleń. Ale też bardzo ważnym elementem tej uroczystości będzie przekazanie przez weteranów walką niepodległość przesłania do młodych. Zostanie, Jakie to będzie przesłanie, panie ministrze? To jest przesłanie, aby pozostało młode pokolenie w tych wartościach, które budowało pokolenie II Rzeczpospolitej, aby było wierne hasło Bóg, Honor, Ojczyzna. To przesłanie zostanie przez grupę weteranów reprezentujących różne środowiska przekazane grupie młodych ludzi harcerzom, strzelcom, uczniom szkół, yy, przedstawicielom wojskobrony, obrony terytorialnej, policji. To jest taki, jak weterani sami o tym mówią, testament naszego pokolenia. Nigdy nie zapomnijcie o tej świętej dewizie Bóg, honor, ojczyzna. Zapraszamy warszawiaków, ale nie tylko. Wszystkich, którzy chcą przybyć 1 września i mogą przybyć do Warszawy na godzinę 17. Na tę wielką uroczystość na placu marszałka Józefa Piłsudskiego. A na zajutrz 2 września o godzinie 10 zostanie odprawiona msza święta polowa w miejscu szczególnym, na warszawskich powązkach wojskowych, na grobach żołnierzy 1939 roku. To będzie też nasz hołd, dla tamtego pokolenia. Panie ministrze, właściwie no niestety taka jest kolej rzeczy. Kombatanci odchodzą już na wieczną wartę, coraz mniej jest ich wśród nas. I ci ostatni, którzy żyją, no są świadkami prawdziwej historii, mogą zaświadczać rzeczywiste zdarzenia. Jak, w jaki sposób jeszcze państwo polskie powinno wykorzystać? Te osoby, tych ludzi do tego, aby w jakiś sposób zminimalizować tą falę kłamstw, które przetacza się przez światowe media odnośnie historii Polski. Kombatenci często czynią to sami, bo przecież ten głośny proces w sprawie tak zwanych polskich obozów koncentracyjnych wytoczył więzienie jednego z tych obozów. Ale to, co też jest bardzo ważne, to spotkania międzypokoleniowe, bo młode pokolenie będzie wychowane na wartościach takich jak. Chcemy, aby było wychowywane na pokoleniu II Rzeczpospolitej, ale najlepszym nośnikiem i przekaźnikiem tych wartości są właśnie weterani. Dlatego każda uroczystość, którą organizujemy dla nich, każde spotkanie, każdy zjazd, również ten, który się odbędzie w najbliższą sobotę i niedzielę, jest z udziałem młodych ludzi. Oni chcą słuchać nie tylko tego, co było, jaka była historia weteranów, ale chcą też dotknąć i poznać tego kodeksu wartości, który był tak wspaniały i tak wielki, a którego nośnikami są nasi kombatanci. Panie ministrze, poza tym, że pan zajmuje się weteranami, czyli osobami, które brały udział w II wojnie światowej, to jakby drugi, druga część obowiązków pana to są osoby represjonowane. represjonowane w różnych okresach naszej historii jest apel kierowany do, do rządu, do premiera, odnośnie osób deportowanych na Syberię. Jak w tej chwili, jaka jest szansa na to, aby ułatwić tym osobom pewną pomoc finansową? Bo nie ukrywajmy, że chodzi o pieniądze. Te osoby też bardzo często żyją w bardzo trudnych warunkach, niskiej emerytury. To prawda, natomiast też chcę zapewnić, że Sybiracy znajdują się w tej grupie osób, które ym, są objęte opieką Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Mają pełnię praw osób represjonowanych, uprawnień kombatanckich. Natomiast rzecz jest inna. Rzecz dotyczy swego rodzaju odszkodowania za to, że znaleźli się na terenie Związku Sowieckiego. To jest to, co w stosunku do więźniów obozów niemieckich zostało wypełnione dzięki porozumieniu polsko-niemieckiemu, dzięki Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie jeszcze w latach 90. i na początku lat 2000. Federacja Rosyjska się oczywiście w żaden sposób nie poczuwa do tego, aby w jakikolwiek sposób tym osobom tak ciężko dotkniętym przez los, przez historię, wypłacić jakiekolwiek odszkodowanie. Stąd był pomysł świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego ustawy, która by spowodowała symboliczne wprawdzie, ale jednorazowe wypłacenie takich odszkodowań dla Sybiraków. Sprawę pilotujemy. Sprawą zajmuje się już Kancelaria Prezydenta Rzeczpospolitej, bo przypomnijmy, że prezydent Andrzej Duda, wówczas minister kancelarii prezydenta Lecha Kaczyńskiego, był sprawozdawcą sejmowym w roku 2009 tej sprawy. Mam nadzieję i też dokładamy do tego wszelkich starań, aby znalazły. Się środki na to, aby Sybiracy poza tymi wszystkimi uprawnieniami, które posiadają z racji bycia podopiecznymi Urzędu do Spraw Kombatantów, jeszcze otrzymali. Panie ministrze, i jeszcze kolejna grupa osób represjonowanych to są osoby, które represjonowane były w PRL-u. Między innymi no, za kilka dzisiaj już właściwie rozpoczęły się uroczystości związane z 37. rocznicą e, strajków na wybrzeżu dzisiaj uroczystości w Szczecinie. Jutro będą uroczystości w Gdańsku. E, i też ciągle wraca sprawa pewnego wsparcia dla tych osób, które wówczas narażały swoje życie, zdrowie, którzy, które były wyrzucane z pracy przez wiele lat, były bezrobotne, ukrywały się przed władzą komunistyczną. W związku z tym dzisiaj mają bardzo niskie emerytury i tu też jest no, od wielu lat toczy się ta walka o to, aby tym osobom w jakiś sposób zadośćuczynić, ale też w Opierać ich właśnie w tych trudnych sytuacjach. Jak to w tej chwili wygląda? To ministrze? prawda. W ubiegłym roku udało nam się doprowadzić do znowelizowania ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej i osobach represjonowanych z powodów politycznych. I to była w zasadzie kluczowa zmiana: mianowicie osoby, które posiadają ten status. Status jest nadawany decyzją administracyjną przez szefa Urzędu do Spraw Kombatantów, są zrównane w uprawnieniach kombatanckich z kombatantami. Otrzymują comiesięczne dożywotnie świadczenie pieniężne. Są. Uprzywilejowani, jeżeli chodzi o oczekiwanie w, w kolejkach do lekarzy. Krótko mówiąc, są przyjmowani poza, mm -hmm. y, poza kolejnością. Mogą ubiegać się i występują o pomoc okresową i doraźną, którą wypłaca im Urząd do Spraw Kombatantów i osób represjonowanych. Wdrożyliśmy program, dzięki któremu te osoby mają sfinansowane pobyty w sanatoriach, bo często są to ich pierwsze pobyty w sanatorium, ponieważ ocz czas oczekiwania w trybie normalnym jest czasami bardzo bardzo wydłużony. Także czynimy wszystko, aby ich byt i los się poprawił. Dodam także, że jest w trakcie teraz nowelizacja ustawy kombatanckiej, która spowoduje iż żołnierze górnicy, to byli ci karnie wcielani do pracy przymusowej po wojnie, byli objęci Tymi samymi uprawnieniami, co inni represjonowani i kombatanci. A jaka to może być grupa właśnie żołnierzy, górników, którzy, którzy właśnie byli wcielani do tej ciężkiej pracy, ponad właściwie ludzkie siły? Ta grupa jest już dokładnie policzona. To jest około 20 tysięcy jeszcze żyjących żołnierzy, górników. Już niedługo, 5 zresztą września, będzie ich święto, Dzień Żołnierza. Górnika. I będę im mógł już powiedzieć, że jest już pierwsze czytanie nowelizacji ustawy, która spowoduje, że będzie im lepiej. To też jest wielkie, wielki, wielka rzecz, dlatego że ci ludzie naprawdę byli mocno skrzywdzeni, bo bardzo często do tych kopalń trafiali synowie bogatych gospodarzy w ramach walki z, z kółakami. No, taki był klucz, niestety, tak. tego doboru dokonywanego przez aparat bezpieczeństwa, aparat represji państwa komunistycznego. to był. Były dzieci legionistów, to byli dzieci żołnierzy armii krajowej, ale to też był tak zwany element podejrzany, czyli już sama myśl o tym, że można było być przeciwko państwu komunistycznemu, powodowała, że trafiali do tych strasznych warunków pracy, do wiele pracy osób przymusowej. Wróci, tak, ale wiele osób też wyszło z tej służby. Oczywiście w cudzysłowie wojskowej, ze zniszczonym zdrowiem, bo to były bardzo ciężkie rzeczywiście prace. Niektórzy trafiali do kopalń uranu przecież. Tak, to była praca niewolnicza. To była forma represji, która się szumnie nazywała służbą zastępczą wojskową, ale to było po prostu skierowanie do pracy niewolniczej. Panie ministrze, jutro obchody w Gdańsku. I znowu to jest taki dzień, kiedy okazja do różnych manifestacji politycznych. No, i kod znowuż planuje jakąś manifestację przed pomnikiem, pomnikiem stoczniowców. Panie ministrze, czy rzeczywiście jak do takich, do takich wydarzeń podchodzić? No, bo teoretycznie każdy ma prawo protestować w Polsce. No, ale z drugiej strony, no każdy przytomny człowiek ma świadomość tego, że te manifestacje no są elementem walki politycznej i to takiej dość brutalnej walki politycznej. Czy w czasie takich dni nie powinna tego typu działania partyjne, polityczne być w jakiś sposób zawieszone? Tak uważam, bo są daty w historii Polski, są rocznice, które powinny nas wszystkich łączyć, które nie powinny być okazją do uprawiania bieżącej polityki. Polityka wiadomo, że generuje spór, i to jest rzecz zupełnie normalna, nie tylko w Polsce, na całym świecie. Ale są takie daty jak 1 sierpnia. Jest taka data jak 15 sierpnia i wreszcie 31 sierpnia, gdzie zawieźmy te spory, które nas teraz dzielą, które tak podgrzewają atmosferę w Polsce i powodują, że no jesteśmy w stanie wojny polsko-polskiej. Zawieźmy te spory, bo tamci, którzy przelewali krew 1 sierpnia, 15 sierpnia, czy walczyli o wolną Polskę 31 sierpnia, nie chcieliby, aby na ich historii Budować jakąkolwiek bieżącą politykę? Tym bardziej, że Polacy chyba dają wyraźny sygnał, że chcą świętować te rocznice w spokoju. W, i chcą uczestniczyć aktywnie w różnych uroczystościach. Przykładem 1 sierpnia, sierpnia, i pierwszy sierpnia, y, dokładnie. śpiewanie piosenek powstańczych, 15 sierpnia defilada, gdzie jest y, ponad 130 bodajże, tysięcy ludzi przyszło oglądać to, to, to widowisko. A która z kolei została z powodów zupełnie absurdalnych zbojkotowana przez y, obecną totalną opozycję. Tak nie można. Polacy chcą inaczej. Polacy chcą świętować w zadumie te rocznice, które są rocznicami tragicznymi ale chcą też z radością świętować rocznice, które są powodem do naszej dumy i chwały. I niech te słowa, panie ministrze, będą naszą puentą naszego dzisiejszego programu. Bardzo panu dziękuję za przyjęcie zaproszenia, za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże. Naszym gościem w tym wydaniu polskiego punktu widzenia był minister urzędu do spraw kombatantów, pan Jan Józef Kasprzyk. Dziękuję państwu za uwagę. Nasze spotkanie już jutro, godzina 21.40. Rozpoczynamy teraz. Życzę dobrej, spokojnej nocy z Panem Bogiem. Do zobaczenia.